Moim i Państwa gościem jest Jan Poloczek, członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wydział Komunikacji zmienia lokalizację. Do kiedy klienci będą mogli załatwiać swoje sprawy tutaj w tym starym wydziale przy ulicy Bobreckiej, a od kiedy już w nowej lokalizacji przy ulicy Granicznej? No jeżeli nie będzie jakichś niespodziewanych przeszkód, to wtedy 14 września wszyscy będą mogli już załatwiać swoje sprawy tam na ulicy Granicznej. I myślę, że wszyscy zobaczą, że jest to w bardzo idealnych warunkach, a jak nie idealnych, to chociażby lepszych od tych, które są tutaj, w tym miejscu. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy załatwiali swoje sprawy do tej pory tutaj, a pierwszy raz tam pojadą, to wtedy zobaczą, że staraliśmy się zrobić dobry ruch, żeby była poprawa warunków działania tego wydziału. 10-11 września wydział tutaj w tej starej lokalizacji będzie nieczynny. No jeżeli tak, to bardzo się będę cieszył, bo wtedy znaczy, że 14 rzeczywiście idziemy już na ulicę Graniczną, ponieważ pewne rzeczy związane z systemem informatycznym muszą być dokonane. Jeżeli to zostanie właśnie w tych dniach dokonane, to 14 bez żadnych zastrzeżeń zaczynamy działalność na ulicy Granicznej. Czy to dobra lokalizacja dla Wydziału Komunikacji? Ja myślę, że świetna, a mówię to jako mieszkaniec nie Cieszyna, tylko jako mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, który mieszka w Wiśle, ponieważ dojazd teraz tutaj do centrum Cieszyna był utrudniony, a druga sprawa parkingi. Tu często człowiek krążył i nie mógł zaparkować, natomiast tam jest dojazd dobry, bo można dojechać dwupasmówką, czyli mieszkańcy pozostałych gmin, takich również jak Ustroń, Brenna, Chybie, Skoczów, będą mieli bardzo prosty dojazd do tego wydziału. Natomiast na pewno też dużym plusem jest to, że tam będzie odpowiedni parking na odpowiednią ilość samochodów i jeszcze ten parking będzie bezpłatny, także to same plusy. A dlaczego zdecydowano się właśnie na to miejsce? Ponieważ to miejsce, które jest teraz obecnie tutaj w starostwie, ono już zaczynało być niewystarczające pod każdym względem i ilości stanowisk do obsługi oraz archiwum i wszystkie inne urządzenia, które są potrzebne do tego, żeby to funkcjonowało lepiej, bo chciałbym z całą stanowczością powiedzieć, że tu nie chodzi o to, żeby zmieniać miejsce dla samego zmieniania, ale jeżeli coś się robi, żeby poprawić funkcjonalność tego miejsca, i postaram się, i pan starosta zapewne też to mówi, postaramy się, żeby nie miejsce, które na pewno będzie ocenione pozytywnie, ale żeby funkcjonalność i żeby sprawy, które petenci załatwiają, były załatwiane w jak najlepszej formie. Ale były brane pod uwagę jakieś inne propozycje, jeżeli chodzi o lokalizację? No ja jestem członkiem zarządu od roku, natomiast wiem, że były przed moim przyjściem do zarządu były jakieś inne lokalizacje rozważane, ale myślę, że to jest najlepsza lokalizacja, a powiem dlaczego. Ten budynek po okresie dzierżawy, który minie, się wydaje może za długi okres czasu, bo 24 lata, ale czas szybko leci, więc ten budynek wróci do starostwa i de facto on będzie bardziej wartościowy, ponieważ teraz te inwestycje, które się toczą i te pieniądze, które starostwo w tą inwestycję daje, to on podnosi wartość tego budynku i otoczenia, no bo sam ten parking też podnosi wartość tego miejsca, więc myślę, że wybrał zarząd, moim zdaniem, subiektywnie wybrał najlepszą lokalizację. Przeniesienie wydziału wiąże się też z kosztami. Jakie to są koszty? No na pewno można było iść jakby dwutorowo, żeby te pomieszczenia szukać i przenosić meble stare. Natomiast myśmy, wiedząc, że robimy to na długie lata, wyposażamy te metry tam w nowe urządzenia, w nowe biurka, w nowe, no wszystko to, co musi być. I to się wiąże z kosztami trochę ponad 300 000 złotych. Natomiast zrobienie parkingu na wierzchni to jest kwota gdzieś około 100 000 też z drobnymi. Będzie działał tam nie tylko Wydział Komunikacji. Jakie sprawy jeszcze klienci będą mogli załatwić przy ulicy Granicznej? Ja myślę, że już w niedługim czasie, jeżeli wojewoda wywiąże się ze swoich A wszystko myślę, że musi się wywiązać, ponieważ myśmy już przygotowali tam też pomieszczenie dla paszportów. Także mieszkańcy naszego powiatu nie będą musieli jeździć do Bielska, gdzie do tej pory się załatwiało sprawy paszportowe, tylko będą mieli tutaj na miejscu. Natomiast myślę, że jako właściciel tego budynku starostwo powiatowe będzie dążyło, że jeszcze tam jest miejsce na inne służby powiatowe. Jeżeli docelowo inne służby, które gdzieś też nie są na swoim, chociażby Sanepid, gdyby te inne służby też trafiły tam, to stałoby się takie centrum usług dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego i dlatego ten dojazd, to położenie jest bardzo, bardzo dobre, bo myślę, że ludzie, którzy mieszkają, mieszkańcy powiatu cieszyńskiego mają, żeby dojechać do Cieszyna, mają od kilku do 30 kilku kilometrów, biorąc Istebną, Chybie, Strumień. Natomiast będą mogli dojechać i szybciej, i w miejsce, gdzie będą mieli mniej utrudnień, które do tej pory są tutaj w centrum Cieszyna. Natomiast myślę, że mieszkańcy Cieszyna też nie zostali zostawieni sami sobie, ponieważ uruchomiliśmy, czy zostanie uruchomiona od 14 linia autobusowa, która będzie tutaj spod starostwa, znaczy linia powiatowa, która będzie rozpoczynała swój bieg w Bażanowicach, ale tak jest pomyślana, żeby przejechała tutaj koło starostwa i również miała przystanki koło nowego wydziału, więc ci mieszkańcy, którzy z jakichś względów nie mogą dojechać swoim środkiem lokomocji, tak i tak nie są zostawieni sami sobie, ponieważ będą mieli tą możliwość, żeby dojechać do tego miejsca. A to będzie jakaś linia testowa? Bo nie wiadomo, czy będzie zainteresowanie, czy nie. Czy po prostu ją wprowadzacie? My ją wprowadzamy, bo były te słowa wypowiedziane przez starostę, że taka linia i takie możliwości będą. Natomiast no, na pewno życie nie zna próżni, więc jeżeli by ludzie, bo Wydział Komunikacji jest takim wydziałem, że co się tam rejestruje? Samochody, więc ludzie poruszają się samochodami. Natomiast jeżeli ta linia nie miałaby powodzenia, to wtedy na pewno będziemy myśleć o korektach, chociaż to nie jest linia starostwo-wydział, tylko to jest linia przemyślana, żeby oprócz tego odcinka jeszcze inni ludzie mogli dojechać do tego centrum w Bażanowicach, gdzie tam tyle biznesu się kręci teraz, więc nie wszyscy też tam będą musieli czy do pracy, czy do załatwiać jakieś sprawy, nie będą musieli tam pojechać samochodem, tylko będą mogli też skorzystać z linii powiatowej. Zwiększy się jakość świadczonych usług, no miejsca na pewno więcej. Pani redaktor, ja tego nie powiem, bo dążymy od samego początku, kiedy ja jestem, a myślę, że przede mną również, żeby ta jakość była jak najlepsza i wszystko zależy jak zawsze od ludzi. To nie od tego miejsca zależy, tylko od ludzi, którzy tam pracują. Jest w sumie nowy naczelnik wydziału, który będzie więcej pracowników? Który widzę, że też stara się, żeby ta obsługa była jak najlepsza. Będzie więcej stanowisk i będzie więcej pracowników. Już konkurs odbył się, jeden pracownik został już dodatkowo przyjęty i myślę, że tu są te plusy. Natomiast jakość usług zawsze zależy od ludzi i myślę, że wszyscy, pan starosta, ja, który nadzoruję ten Wydział Komunikacji, zrobimy wszystko, żeby ta jakość była jak najlepsza, wiedząc, że nie zawsze wszystkim można załatwić pewne sprawy, bo jeżeli ktoś przychodzi z niekompletnymi dokumentami, no to nie można tej sprawy załatwić. Chociaż jako burmistrz miasta Wisły zawsze powtarzałem urzędnikom, że jeżeli coś można załatwić za pierwszym razem, to nie szukajcie motywacji do tego, żeby petent przyszedł drugi raz, bo jak przychodzi drugi raz, to już szuka jakiegoś czegoś, co jest złe w tym, że on musiał drugi raz do urzędu przyjść. I dlatego wiem, że na pewno będą przypadki, gdzie ktoś będzie niezadowolony, ale będziemy starać się, żeby ta jakość była jak najwyższa. Wiem, że starostwo ma pomysł na te pomieszczenia po właśnie przenoszonym Wydziale Komunikacji. Co tam będzie? Myślę, że starostwo ma bardzo dobry pomysł na to, co tam będzie, ponieważ szukaliśmy zawsze pomieszczeń, gdzie można osoby niepełnosprawne obsługiwać. A tamto miejsce akurat jest idealne, ponieważ nie trzeba podjeżdżać windą, tylko bez żadnych barier architektonicznych się można tam dostać do tych pomieszczeń. I myślę, że dla dobra mieszkańców powiatu cieszyńskiego przystosujemy te pomieszczenia do właśnie tego celu. I myślę, że jest to bardzo dobry kierunek. A kiedy tam ruszą jakieś prace adaptacyjne już? No ja myślę, że krok po kroku. Najpierw fizycznie musi Wydział Komunikacji przenieść się na ulicę Graniczną, a wtedy pójdą ludzie, fachowcy, którzy powiedzą, co należy zrobić tam, jak to zaadaptować, żeby to było też jak na najwyższym poziomie dla tych ludzi, którzy będą przyjeżdżać tutaj do starostwa. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem był Jan Poloczek, członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego.